Hello, hello. Zima na całego. Wszystkich pozdrawiam. I da zobaczyć do Oli, do Seby, do Janusza i do Mirka. Nie ogóle się to potem da inaczej wygląda, no ale nie ma czasu, to jest kurczę, jak tu trzeba wszędzie robić tego. Idziemy zobaczyć do nich, czy mają ogień tego, bo widzę, że ścieżka pozamiatana jest tutaj. No. Musieli zaraz rana robić, że jest na miejscu, na bazie. No, idziemy zobaczyć. Janusza z Kumina się nie kopci. No. Tutaj kopci się albo nie? Ja, kopci się. Janusz tu jest. Cygarety mu tu zaraz powiesza. Widzę drugi raz. Po tym pierwszym razem jeszcze nie ogolił. Ty mordy moi. Ale lepiej się ogolić, bo przynajmniej inaczej to się człowiek wyglądał. No i się lepiej czuje człowiek. No a... Stanęliście? Cześć. Cześć. A ciebie nie ma za gorąco? Nie. Czekaj, nie przez próg, bo fajnie ciepło macie. Cześć Ola. Cześć. Cześć. No muszą się te takie wysokie, bo patrz, je jak to się sypie. No. Ja ty bum, pół godziny. Wyście spali cicho, panu nie. Nie, my nie spali. No to może jeszcze leżeli, bo się poluło w piecu, nie? A ja panu mnie bydał, bo zbudził, bo do liniwców, że przyniósł te cygarety do Janusza. No my ten, jak to się nazywamy, o kary, o drugi no. Nie wstali. To fajnie, ciepełko mocie. O drugi wstali, odśnieżali. Ja nie zamarzliście. My odśnieżali. No widział, ja widział. No o kary ma odśnieżali, no. Otwarty. No, przed czwartą, nie? A ja wam te łyny przyniósł, Ola. Te rybę węgle, to na noc, żebyś nie nahajcowała. No, to fajnie. No, boli się w piecu. Idaj, no. Janusz! Ja ci cygarety tam zostawił, ty szafce, kaj chleb. Dobra. Dobra, śpij się dalej. No, tam możesz. No. I taka zima to jest, no. Tu jest Mirek. Leniwiec. Zwyczajny. No. Żebyście mieli zaś do hajcowania drzewa, węglu. Bo jak to zasypie, to będzie pierunowo, no. Bo kiedyś wczoraj śpiszał. No tam o cygarety schowane, wiesz, potem. Dobra, idźcie do hajzla, nie będę ci przeskazał. Dobra, wszystko. Wiesz, że za te dwa kible, no im przyniesiemy tego... Żeby, no, żeby mogli się przyhajcować teraz, bo po węgiel jademy teraz na skład kupić. To im potem przywierzymy, a one niech się go tu świeżą. Darek chyba miał na bo drugi, to rano będzie miał wolne chyba dzisiaj. Ja, tam coś czasko, słyszysz? No, to chłopaki już chyba nie śpią. Co to tak tam napierdalił? Może trzeba? No, otwórz makiel. Halo, halo! Zmarzliście! Cześć, cześć wam! Lajle ci trudki na te łaski. Cześć Sebuś! Pa, ta ryczka się przynosił, co nie musisz w szkole pieca siedzieć. No, potem mogę z kartofle strugać, na kluski, nie? To jest pelet, spróbujemy to i węgiel może, wiesz, i potem pojedziemy po węgiel. Cześć Sebuś, nie ściągaj, dawaj graba, no. No. Te płyty wam potem jeszcze przywieza, wiesz? No a po węgiel pojedziemy. No.
Jak fajnie czyściutko są mają gdzieś, nie? Widać, że olać, bo tutaj zadaszenie trzeba zrobić gdzieś. No. Bo tu dopiero mamy tyle tej konstrukcji, żeby tu nie wiało śniegiem. Tu się też po nocy, w stronę hajzla, ten hajzel musimy jeszcze obić, jak w Egipcie. Ten kot się powiesi tu i żeby było. Dobry, dzień dobry. A masz ogień, Ola? Masz ogień? Ja? Dawno. No. Aha, ja ci tu jeszcze przyniosę cimeno, to patrz. Ściągnij mi to z pukla. No. No, jeszcze mam czystki. Ja, tu może jeszcze woda. I może takie ten, szaliki, jak to się go do? Te kołnierze, wiesz, na gardło. No. Żeby mu potem zimno nie było, jak pójdzie czekać na reju, no bo coś. Dobra. No. Cześć, Mirek! Kurwa, strata się zdodła. Chodzi gałęzie pozamarzały. Zróbcie się też, Mirek, ogień, bo potem węgiel przywieza. Będziecie mieli ten polić wszyscy. No, Ola już hajcuje. No. Patrz, jak się fajnie zrobiło. Takie przykro. Mam zegor fajny. Fajnie. Wieszony. No widzisz, no, fajnie, czosnek mi. A uszliście wczoraj jakoś? Ja, fajnie. O, choinka. Ten wszystko, radyjko, bro, wszystko. Tak, jak w domu. Jak w domu? No, jak w domu. No. Fajnie, to wszystko uszalone jest to teraz. No ja jeszcze, wiesz co, tam jeszcze no, wyszła. Tutaj jest. Bo my obczaili wczoraj baza, nie? Kurde, są na termometrze ciepło już. No. My tam obczaili baza, jak no, ja. Sebastian. Bo jak do pieca przykładał, jak dom tam, no. Kurde, stamtąd co, zimno. Ten? A, zimno, tam trzeba z drugiej strony. Nie. Ja obczaiła już baza, ja tam dzisiaj wlazła. Ja go tam, a im przyjedzie, powie, że jest naprawdę śmiał pod stołem, nie? I tam było wyżak w panelu, jako szpara. A, no bo tam jest, wiesz co tam jest tam, bo za panelami jest unie. Panele są te, wiesz co to, no te zwykłe panele. No. To się kładzie, co jakby, ale co. No, i ja tam, no. Wata, no i za się tam powciskała i tu całe na dole, nie? Ja, po dobrze, dobrze, no, poukładane wszystko, mość pięknie. No, potem nie będzie, Seba pojedzie z nami, potem węgiel, wiesz? No, spoko. Weźmy po ramiach w takich bryłów, będziecie mieli ciepło. No, ale pierwszy czerwony tu zrobił, widzę już wszystko. No, to bólemy, nie? No, to fajnie. Rana, walczymy. Czyściutko, idę, no zobaczcie tego Milka. Walczył cię. Ciszą, ja? Chyba jest, no. Tak. Hello, hello, Mirek. Jak tam? Kazieś był w tej pierunie. Jak tam to leci? No. Janusz jest? Śpi. To niech śpi, bo potem te cygarety muszę mu jeszcze przywieźć. No. Ale te dzisiaj może normalne strzewiki oblecenie. Nie może jeden taki. Dzisiaj się normalnie stanął. Na dwie prawe nogi, bo ty na lewy. No. Ja lewą nogą. No. Niekiedy tak wstaje. Ty lewą wstajesz w czerwóz. A teraz jakbyś się spojrzał do ulicy, to ruszą na Mirek. Nic tam nie zgoda, że jesteś trochę podobny do tego. Do tego piernika, nie? Patrz, owoc. Tak, tym to jest tego. No. Michael. Dobra, to pójdziemy. No, uszy mu trzeba dorobić. Pójdziemy jeszcze na ten stow, Michael, zobaczyć, wiesz? A potem jak Seba, że Olum przyjdzie po południu, to zrobimy ten dach. No. Wiesz? Żebyś to nam śnieg nie leciał tego. Wom leci coś na łeb, na głowa. Bo jak nie, no to plawa przywieziemy, bo my będziemy 9 metrów plały, to na całość byśmy rozwinęli. W czterech. Na tym środku jedzie. A to ja wiem, tam zawsze kapało. To zrobimy to też, wiesz, potem. No niech się obudzi potem też Janusz, wyśpicie się. Dobra, to groj bucy. No. To ryczka mocno mogę z kartofle stugać. No. To na niedziela kloski uwali z rolady. Albo ten Seba pójdzie tu na pole, bażanty uwali, wiesz jak? Chyci bażanta dzikiego, będziemy jak króle jedli. Dobra. Chaj to przytegować Zbyszkowi. Ale co? Nie. Kuchni. Ja bym powiedział, że na drzwi może tu. Będzie wychodził. Chyba kurtkami to przykrywać za każdym razem. Tam na kwiatłym może, tak. Albo na lodówka. Co?
Tam będzie, tam będzie na pewno. Na lodówka jest też, Ania mówi, dobry pomysł. No. Czeka, bo ja bym... Co będą ją otwierać, to będą widzieć, nie? Bo tu zaraz kurtkami przywalicie. Co, żebyście to widzieli cały czas. To by było tutaj dobre, prawda? No. To trzeba było ramki kupić. Bo nie wiem, czy się na tej ścianie wywróci. Tak? No. To nie lepiej tu? Tam mam dwa egzemplarze. A? Żebyście kurwa nie zapomnieli. Tutaj? Będzie. No. Będzie? Tylko czy się teraz... Masz taśmę? Masz. O, ale czy się przylepi, wie? To jest pytanie. Gdzie się przylepi? Co? No. Wyżej, nie? Nie, może niżej, żeby widzieli, nie? Tak równo z ramą może. Druga kartka. No to będą mieć niżej, to będą wszystko widzieć. Potem powiedzą, że okularów nie mają, wiesz jak jest. A, czekaj, no to zrobimy tak. Może być? Ja. Dobra. Siedzi. Siedzi. Trzeba lepsze światło im dać, żeby to mogli przeczytać. Sił i teraz tego nie rozstyguję. Bo ja pazurów też nie. Masz pazury, ten jest. Już chyba mamy, już tak, mamy to. No. Jo? Jedna. Darek to tak zabezpieczy, że tego nie ściągniesz. Nie o to chodzi, to ma być przesłanie. Dobra? A druga fajna na drzwiach? Dobrze. A nie będzie tego przeciąg z... Na lodówce? No coś na lodówce, no. Jedna koło drugiej, nie? No. Takie pochy tak sobie wklejone. Chodź, czecze. O kurde. Tak mnie nie robił ktoś. Tutaj przy rogu, a drugą dam tutaj obok. I będzie gitara. Zbysiu, i co o tym myślisz? No nic, no. Obowiązki, nie? No, wiesz, jakby to powiedzieć... Miałem plakat taki zrobić, taki billboard duży, no. Ale go tam... A, nie będę. Ja był woli teraz tamtej, bo... Siadę, Achim. No. Bo już się woli u samej. Jadę tam zaraz do mnie. Co, pracujesz? No. Cały dzień. Ja też. Do 17. Albo do 2. To co, Andrzejku? Są my dogadani? No, no tak, byś, żeby ktoś, jakby miał kiedy ochota porozmawiać. Nie? Ale to dzwonisz do nas i my jesteśmy. Czy zadzwonisz do mnie, czy zadzwonisz do Kaśki, czy zadzwonisz do nas? No, pójdź na chwilę. No, i da się zakurzy, bo... Aby... Cały nerwowy. Nie denerwuj się. Się nie denerwuj, będzie wszystko dobrze. Co, Zbysiu, było tak, czy nie było? Nie było, nie tak. Czy Andrzej zadzwonił, żebym zeszedł na dół i mu pomógł to wnieść. Powiedz, że tak nie było, Andrzej. Co? No może powiedział i nie kontrolował tego. No zdarzy się, wiesz jak to, no. Zdarzy się powiedzieć i wiesz jak to jest. No. Nawet jak się wymskło, no to się możliwe, że się wymskło, no. Nie powinno, no ale... Wiecie, tak nie powiedziałem. No. Mireczku, zimno ci, ubierasz się. Masz ciuchy w końcu. Nie lubię do prania. No i bardzo dobrze. My są po szlagu. Wiecie, tak nie powiedziałem, ale uwierz mi. Nie no, mówisz, musiałem mnie wyjaśnić. Dzwonił, żeby mógł pomóc. Dzwoni po karetkę, bo Achim leży tam teraz na schodach. Każdy w to uwierzy. Dzwoń na 112. Na 112 dzwoń. Ja by tak przyszedł, kurwa. Z tego powiem. Mieszkają dzisiaj, był w Pyrzowicach. Z Leżarciem. Z tego, z tej pracy? No. Czego na się skończyło, Kaj? 550. No.
A oni już oni a czekaj, jak ja kupowałem, to tam jeszcze było ze 100 w starej, no, co jeszcze, następnej no, stopieniu, no, no, no. To poszło z 650 przez tydzień. Tak z hakiem. No to kurwa... No, według, no. Ja ale, cię dupcę, czekaj chwilę, to 600... tylko, nie? Bo ja tego nie kurza tych. Nie? Ile Kasia to jest, Kasia godam, Ania, ile to jest paczek, jak przelicz tam z 600, daj z 12 dni temu, z 13, 13 dni, 600 dzielone na 13, ile to... Kopciuchy walą przez dzień. No 2,5 paczki prawie, no. Na dzień? To patrzą niby długi, no bo ja mu swoje, nie? Na osobę, nie? Ja tyle nie wykurzę. Jednak stwierdzam, że się są nieekonomiczni wszyscy. Ja się zgadzają, żeby się o tym. Zbysio, nie wiem, czy jutro do ciebie nie podjadę, byśmy może się umyli, co? Może. O! Mireczek! Panie Mirku, czy pan jutro będziesz u Zbyszka? No, cały czas. W jakich godzinach? Ja tu śpię. To dobrze, bo bym bardzo chciał pana wykąpać. Nie ma z panem Zbyszkiem. Trzeba by było... A on znowu ucieknie. A wziąć jakieś... Ja nie, on uciekł. Ale ten mieliście też, nie? Uciekł mi. No. Ja dzwonimy do Mirka. Dziób, idziesz się wykąpać. Ciul, telefon wyłączył. Woda nastawiona, ciul, od razu. Bateria siadła i koniec. Oczy okrążone czerwone, nie? Z przepracowania, ty jak on kuźwa... Kurde, nie jestem wyspany, kurde. A ty nie możesz sobie jakiegoś wolnego załatwić jeden dzień? To już jako akcja była, kurde, biały gorączki, kurde, dostał ten szef. Jak mi drzwiami pierwszym, ja myślę, że mi, kurde, w ręce przywali, bo... Ja powiedział, że potrzebuję jeden dzień, żeby sobie odpocząć, wyspać, nie? On powiedział, nie ma takiej opcji, bo kierowców nie ma, nie? To on go to jeszcze popracujesz parę dni, on se znajdzie kierowcę, nie? Go, a to ja, dobra, to już od dzisiaj, nie muszę, ten, nie? Żeby ten od razu go wolne, nie? Se ten... Jak ten za mną wyleciał, bo już w aucie siedział, wyleciał, jak mi drzwiami strzelił, kurde, ja myślę, że kurde... Że no, ale czekaj, no przecież ty nie jesteś niewolnikiem, no. Nie? No. Każdemu się strukuje, że musisz od niedzieli do niedzieli, nie? Ale Andrzej, ja ci robotę załatwię, jak chcesz, nie musisz się tam pracować. Ja czekam na jeden telefon, już mu na sząbierkach wpisali załatwione. I no tam musi jeden odejść tam, taki młody synek, bo... Ale jak chcesz, to ci pracę załatwię. Ale za jedzenie jest, że nie? Jako kierowca, nie, niekoniecznie jedzenie, nie? Bardziej, ty nie pijesz, ty nic ten... Ale to nie może być tak, żeby on nie miał w ogóle wolnego, no, ani godziny, ani dnia. I powiedziałem mu o wolne, nie, to wydał mu się zachował... Zbyszek mówi, że w nocy coś tam jęczysz, bo cię coś tam boli od kręgosłupa, nie? Tu ręka, ale to na wieczór i no, w nocy. A nogi już po... A pierwszy dzień miałeś takie nogi z tego Matiza, takie bolały cię? No. Co? Takie pierwsze dni, no. A teraz jest dobrze? Kurde, przecież pierwszy, ja godzę, kurde, czemu mi skarpetki, kurde, tak, kurde, ściągają, no. Albo coś, tak, pierwszą noc, tak, co mi napuchły, no. Patrzę, a to takie banie, kurde, nie? No, wyprostowałeś nogi w końcu. Ty miałeś spuchnięte te nogi, no, bo ty się rozebrałeś wtedy, no. No, kurde, ale to normalnie banie były. Teraz lepiej, tak? No, kurde, zobacz, tak. No nie, no nie, nie będziesz nie, pokazywał teraz. No, no. Nie ma, kurde, elegancko jest. Widzę przemęczone oczka. No ja zmęczony, widać, no. Widać. Ale. Daję sobie radę. Dziękujemy. No, za węgiel. Za węgiel temu panowi. No, to za... Pozdrawiamy. Zapomniałem imienia. Kurde, to jest... Ale wiem, że on białym autem przyjechał. Elektrycznym. No. I węgiel przywiózł do naszych podopiecznych, nie? Nie, Michael teraz to rozsypuje. No, rozsypujemy. I będziemy wozić to, nie? No. Zwane nasze czarne złoto. Ja, także bardzo mu dziękujemy. No i pozdrawiamy. No i pozdrawiamy go. I w ogóle wszystkim ludziom dziękujemy. No. Pana Mirka, no wszystkich. No kogo my zapomnieli, to wiadomo. Wszystkich bardzo dziękujemy. No kurde, no za... Śnieżek no. Mamy. Ja kulka się zrobimy i z bani. Gdzie? Zrobię sobie bałwanka. Takie radio. No, dobra. No to jest w ciepli, ty jest całe tu Michael z tym miszkiem, to się podniesie do tego wiesz? Tak, no ty cały mieć, no z tym. I to pojedziemy zawieźć, wiesz? Do Oli, do Janusza tam. Także zaś będą mieli na poradni polinie, podniesiem dziewa doładujemy ze stawu. Po rozłożymy to tam i będzie, wiesz?
Także bardzo dziękujemy, no. Nie Michael? Za ten gest, bo kurde, to jest dużo, mogą się grzać te pierniki. No. No. Nie zamarzną. Ja. To jademy to porozwozić, nie? Zamki, ta burta. I jademy z tym koksem. Pozawożymy i będzie. No. Także fajnie jest i jeszcze raz dziękujemy. 100 sztuk. No. No, Janusz, widzisz węgiel? Tu masz jeden, tego, ten pan ci dał. Dziękuję bardzo. No, schorzować ci do, wiesz? Dobrze, dziękuję. No, fajnie, jeszcze fajnie. Raz. No, bardzo też dziękujemy. Tu masz drugi kibel, wiesz? Weźmy na zapas, nie? No, schowaj się ten. No, no, pochowaj się tu. No, se pochowaj tak, żeby ci nic nie... I się, no, masz piecu na polunę, widzę, fajnie. Ja. Ola też przyszła, to też się napoli, zaro. No, lecisz z komina. No, dobre. Zresztą tam widać. No. Dobra. No, ale trzeba polić po tym, wiesz, że to się lepiej przyjemnie siedzi, wiesz. No. Już dzisiaj odgarniali śnieg w robocie, to... No, a auta jeszcze ślizgali. No, jakby tego, Meleksa odpolił, że to Melek stoi, a to kółka i w miejscu. No, to fajnie. Bo to mokry śnieg, nie? No. Że zaraz ubija. No, drzewa się na noc. Odgarniesz, a później stoisz w miejscu. Ślugi się znalazł dzisiaj cigarety? Ja. No, dobra. Dziękuję ci bardzo. Ja ci tam kupił. Nie wiem, tam wylej, bo 10 paczek włóczy, wylej, nie wiem, nawet więcej, bo... No, dobra. A drzewo jak teraz, to po niedzieli zaraz wam przywieza zaś, wiesz? Z 2 te haboki, co się zaś namagazynuje pełno, wiesz, Janusz? No, jak Mirek przyjdzie, leniwiec pierun. To niech to pomoże też, wiesz, jest? Nie ma go, jest? Nie ma go. No to kurwa, on wyłazi rano, przychodzi. Nie, a może na noc przychodzi on i tam śpi. Wychodzi, rozumiesz, jak ja idę na obiad dopiero. No to on przychodzi do ciebie jako hotel, to 5 zł... Powiedz mu 5 zł wstyp, albo co? A jak nie przyjdzie robota, a później kurde przyjemność. No nie, no bez przesady, jak on łazi tego, no to niech coś przyniesie, chociaż płyta pod ręką albo coś. No, no to jest dużo, nie? Jako starsza się wezna. Między blokami coś przyniesa, nie? Jakoś płyta. Ja kurde, rozumiesz, to nie chcę nawet szukać. No ale wózek jest, wszystko jest. No. Kurde, jakoś musicie się dawać rady, bo... Jutro pójdzie, kurde, mu to... Dowozić by da, dowozić, on nie jest, ty jest matka z Kalkuty, no kurde, wola idzie, to ją pomogą, no kurde. Takie rzeczy jak drzewo tego, to powinni kurde on sumić też myśleć jeden z drugim, nie? A nie on tylko kurde mu rozumie, no. Patrzy, że ja napalił, dopiero kurde mu sprykać. No to jak przyjdzie, to pościel mu łóżko po tym i jeszcze woda mu zagrzyj, i żeby się nogi wymocił, bo mu ciepełko i soli mu dosuj. Musi się ostatnią kawę ode mnie, no, nie no, ja też... Jak chce, to musi kurde mu załapić. No. Przecież ja też i lubię i pożartować i tego, ale co za dużo, to też niezdrowo, Janusz. Słuchaj, pół kilo kawy w pół miesiąca, no. A tak to mi kurde mu starcza prawie na myśl. No. Dobra, Janusz, my też uciekamy, bo musimy jeszcze dalej porozwozić ten węgiel, wiesz? No, rozumiem. No. Dobra, ten zaś fedruje, zaś mi coś nie dowoz spokoju. No, da ci piernik, dobra. Ola, zrobi ogień, to po tym pójdziemy na kawę do Sebastiana, do Oli, wiesz? Do papugów się kopci, ciepło mają. No tu wiadomo, jeszcze dzikie gołębie zostali, też ja futruję. Wiadomo, nie będę wpuszczał do gołębnika, no bo kurde, no co by to było? Kalicowane, no, ale tym borockom też zarodu mieć. No, tu są moje zamknięte. No, tu są moje rekiny. No. Także się siedzą sam i będą mieli dobrze. Cała zima się przekoczy, tam się to zamyka, potem te okna, fajnie. Jest jakieś młodziki tam piszą. Jest jakieś młode są. No, tu też są. No, przełażę z tego do tego. Tam pawie są już w środku, wszystko pozamykane. Majkielek tam świni, szykuje coś, widzę. Jest jeszcze ten worek musiał schować na zima, żeby nie zepsuł się. Także wszystko groi bucy, no. Papugi są z tamtego ogródka przemerudowane, ciepło mają, także dbamy o wszystko. I gitara gra.